Witam serdecznie, z tej strony Marcin i w dzisiejszym wideo pokażę Wam, jak retuszować zdjęcia z wykorzystaniem techniki DaVinci Burn. Będziemy pracowali na prostym przykładzie, zdjęcie portretowe. Pokażę Wam, jak przygotować tutaj warstwy, jakim pędzlem pracować, no i jak zacząć przede wszystkim, by tutaj pracować z techniką DaVinci Burn. Oczywiście w następstwie musimy dużo praktykować, by osiągnąć tutaj zaawansowany poziom i retuszować sprawnie. Jeśli jesteście zainteresowani profesjonalnym retuszem beauty, chciałbym zaoferować mój kurs profesjonalny retusz beauty na Udemy, cena 80 zł. Link będzie dostępny w opisie. Prawie 6 godzin wideo, dostępne materiały takie jak zdjęcia, akcje, pędzel, kilka lutów. No i również zapraszam do zapoznania się z moją stroną, z moim portfolio. A teraz przejdę już do wideo, by zaprezentować Wam technikę. Więc jak widzimy, tutaj odrobina pracy była zrobiona. Ja pozwolę sobie usunąć te warstwy. Zaczniemy tutaj od samego początku. Oczywiście zdjęcie już trochę podczyszczone w tym wypadku. I to, co musimy zrobić na samym początku, musimy wybrać narzędzia, które pozwalają nam tutaj na pracę ze światłem. Bo czym jest DaVinci Burn? DaVinci Burn to jest po prostu praca ze światłem, czyli postaramy się wygładzić cienie, zniwelować światła na skórze poprzez pracę ze światłem. I takim narzędziem, taką warstwą dopasowań, która pozwala tutaj dokładnie pracować ze światłem, są oczywiście krzywe. Więc wybieram jedną krzywą i ta jedna krzywa będzie rozjaśniona delikatnie i nazwiemy to dać. Następnie możemy skopiować to lub stworzyć sobie nową krzywą, którą nazwiemy Burn, która będzie przyciemniona. Więc w tym wypadku przyciągam tą krzywą do dołu, by przyciemnić. Oczywiście to jest tylko wstęp i nie ma tu jeszcze odniesienia do pracy, bo co teraz musimy zrobić? Nie chcemy przecież nic dodawać do tego zdjęcia, więc co zrobimy? Odwrócimy te maski, tak by ten efekt był niewidoczny. By to zrobić, wciskam Command lub Control i litera I. I to samo na kolejnej Control lub Command i litera I. To jest teraz odwrócone i ten efekt, który tutaj zaaplikowaliśmy, czyli na przykład efekt rozjaśnienia, możemy przywrócić poprzez malowanie pędzlem, biały kolor pędzla na tej masce. Spójrzmy, mamy maska DaVinci, biały kolor, pędzel, maluję, przywracam efekt. I w taki właśnie sposób będziemy tutaj pracowali z DaVinci Burn. Oczywiście nie chcemy mieć tutaj przepływu na 100%, ja lubię pracować z 5%. Co jest ważne, jeśli chodzi o tutaj retusz profesjonalny, jego nie da się robić tak naprawdę z myszką, do tego potrzebny jest tablet graficzny, a wtedy dostosowujemy sobie pędzel. Ja mam pędzel, który ja sam tutaj zrobiłem, więc zapraszam do ustawień, jeśli chcecie zrobić sami pędzel. Oczywiście ważne, by mieć tutaj kontrolę jako pen pressure, tutaj zdaje się, że w pierwszym miałem wyłączoną, ale pen pressure, żeby mieć tutaj oczywiście pełną kontrolę nad pędzlem. Spójrzmy, czy ja to miałem. Oczywiście jest to wszystko włączone, więc było tutaj zmienione. Ten pędzel będzie dostępny w moim kursie lub możemy dostosować nasze własne ustawienia tak, by ten pędzel był delikatny. Teraz jeszcze nie widzimy tutaj wszystkich niedoskonałości, ale pokażę Wam prostą rzecz, jak możemy właśnie je rozpoznać. Przede wszystkim musimy przemienić to zdjęcie na czarno-białe, więc tworzę sobie nową warstwę dopasowań, ściągam nasycenie na 100%, tryb mieszania zmieniamy na kolor, by nie wpływać tutaj na jasność, a tylko i wyłącznie na kolor. Teraz trochę lepiej widać te niedoskonałości, wciąż mało, dlatego zdecyduję się na krzywę. Przyciemnię to zdjęcie, trochę podniosę kontrast, dodam sobie kolejną krzywą, co pozwoli mi dodać jeszcze więcej kontrastu i teraz te niedoskonałości są naprawdę dobrze widoczne. Zapakuję to do grupy i zacznę pracować z moją warstwą DaVinci Burn. Czyli jeszcze raz, przepływ delikatny,
pędzel, również miękkie przejścia i kolor biały. Zaczniemy gdzieś tutaj. Myślę, że jeszcze ściągnę trochę jasności, by widzieć to lepiej. OK. I zacznę od tych ciemniejszych miejsc. To, co warto tutaj zanotować na samym początku, czy może warto bym o tym wspomniał, to jest to, że ja wcale nie dociskam tego pędzla mocno. Pozwólcie, że dostosuję sobie tutaj kontrast nieco lepiej, po prostu na to miejsce tutaj. Nie przybliżam blisko do zdjęcia, trzymam dystans. Mój pędzel nie jest zbyt mały, więc ja absolutnie tutaj nie retuszuję porów. To jest bardzo częsty błąd, że ludzie retuszują pory. No i kolejna rzecz, ja nie dociskam mocno. Jeśli miałbym opisać to, co teraz robię, to ja dosłownie delikatnie, ledwo co dotykam mojego tabletu graficznego przy użyciu tutaj pióra. Więc delikatny ruch tam, gdzie mam ciemniejsze miejsca, na tej warstwie dać, by to staje się, ok, przesunąłem, jeszcze raz, by to rozjaśnić. Widzimy? Mamy tutaj wpływ, trochę lagowało. Więc jeszcze raz, nie dociskamy mocno, używając Dutch i Burn. Ten ruch ma być bardzo delikatny, tak by nie przedobrzyć. Przy okazji, jeśli pracujemy na tego typu zdjęciu, to jest zdjęcie portretowe. I dużo osób robi taki błąd, pracują na zdjęciach portretowych i retuszują je zbyt długo, zbyt małym rozmiarem pędza i retuszują również pory, przez co zdjęcie jest zbyt mocno zrobione i dla amatorów to może wyglądać interesująco z punktu widzenia, że naprawdę efekt jest niesamowity, różnica wielka, aczkolwiek tego typu retusz nikogo nie interesuje, jeśli chodzi o taką pracę komercyjną czy edytoriale. Nie na tym retusz polega. Retusz ma być naturalny i zdjęcie musi zachować swój naturalny dźwięk. Tego, jak widzimy, delikatna praca. Ja lubię również ten trójkąt nad ustami delikatnie poprawić. Z drugiej strony twarzy również kącik ust mamy nieco ciemniej. Więc w taki sposób rozpoznajemy rzeczy. Jak rozpoznajemy rzeczy? Wyobraźmy sobie, jak powinno wyglądać zdjęcie, kiedy modelka miałaby tutaj najlepszy dzień, tak? Na pewno nie miałaby tych delikatnych cieni. Jeśli pojawiają się jakieś blizny na twarzy, no to również modelka nie miałaby jakichś blizn, rozjaśnień, więc tylko pracujemy z takimi elementami. Jeśli chodzi o pieprzyki i tego typu rzeczy, no to oczywiście to są rzeczy naturalne, które towarzyszą twarzy w każdym innym dniu. I niezależnie od tego, jaki dzień miałaby tutaj modelka, one by były. Delikatnie na nosie. Widzimy, mamy tutaj trochę również takich miejsc zacienionych. Ja przerzucę sobie tutaj na burn delikatnie, bo jeśli chodzi o burn, ja mogę dostrzec, patrzcie, trochę tutaj laguje znowu mi ten laptop przy nagrywaniu. Przy burn tutaj delikatnie poprawię sobie te rozjaśnione miejsca. OK. No jak wspominałem wcześniej, nos delikatnie, dosłownie poprawić te cienie. One ledwo w oczy się rzucają, dlatego nie przesadzamy.
Jeśli przechodzimy tutaj do cieni, oczywiście nie możemy zaburzyć naturalnych konturów twarzy, dlatego nie rozjaśniamy tego całego cienia, a dalej pracujemy na tych delikatnych niedoskonałościach, tak zwanych micro transitions, czyli takie drobne przejścia, które rzucają się w oczy, ale te naturalne przejścia związane z cieniem zostają takie, jakie są. Pozwolę sobie to rozjaśnić, pracując tutaj z cieniem bardziej, bym widział wszystko lepiej. Myślę, że jest dosyć ok. Mam tu kilka dosłownie drobnych jeszcze niedoskonałości. Porównajmy. Myślę, że zmiana bardzo widoczna się dokonuje. Dosłownie 2 minuty więcej i przerwę. Myślę, że wszyscy byli w stanie zrozumieć tutaj koncept, na czym polega właśnie retusz Touch i Burn, bo jest wiele takich mylących wideo o tym, czym jest Touch i Burn. Wiele osób myśli, że Touch i Burn to jest po prostu tak jakby podniesienie kontrastów czy konturowanie. Jeśli chodzi o konturowanie, to ja osobiście takiej rzeczy nawet nie robię. Dlaczego? Może popsuć to naturalną anatomię twarzy, więc są naprawdę dużo lepsze sposoby na poprawę tutaj kontrastów, choćby pracując naturalnie z poziomami czy z krzywymi. Na czole nie mamy tutaj zbyt dużo miejsc. Jak widzimy, 10 minut delikatnych poprawek i nasz portret praktycznie jest gotowy, bo raz jeszcze powtórzę, to jest portret. Jeśli chodzi o portret, nie chcemy, by to było przesadnie zrobione. Moglibyśmy tutaj dodać dosłownie kilka dotknięć pędzlem. Jeszcze tutaj. I to, co ja robię na sam koniec, wyłączę te warstwy, sprawdzę, jak to wygląda bez czerni i bieli. Możliwe, że tutaj z zacienionych miejsc będę widział jeszcze kilka drobnych rzeczy do poprawki. Pozwólcie, że wrzucę to do grupy przed i po. Drobna, ale znacząca zmiana, zwłaszcza tutaj, która niweluje wszelkie niedoskonałości. Oczywiście kilka rzeczy na pewno tutaj podczyścić mi się przydało, które zdaje się trochę pominąłem. Ale ogólnie portret w dobrym stanie, bez straty czasu, bez naprawdę godzin zabawy z Touch i Burn. W taki sposób wygląda retusz. No i jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy są zainteresowani bardziej profesjonalnym retuszem, retuszem beauty czy retuszem fashion, zapraszam na Udemy. Cena kursu to 80 zł. Zapraszam również na moją własną stronę dla tych, którzy chcą się zapoznać z moim portfolio i zobaczyć, czym zajmuję się w mojej retuszerskiej pracy. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.